A, panie Nikolasie, jak idzie śledztwo? Gdybym mógł w czymś pomóc, wystarczy słowo. Chciałbym porozmawiać o czymś innym. A co chciałbyś wiedzieć? Z tego, co wiem, znalazł pan pewną broszę. Brosza? A, rozumiem. Chodzi ci o ten bibelot z domu Duncombe'a. Nie miała wartości. Gdzieś ją wyrzuciłem. Pilnie muszę ją odnaleźć. Panie Fairpoint, drogi Nikolasie, nie pamiętam, co z nią zrobiłem i szczerze mówiąc, wcale nie mam ochoty zaprzątać sobie tym głowy. Dlaczego nie zajmiesz się śledztwem? Jeśli sądzisz, że brosza może czegoś dowieść, to powiadam ci, że się mylisz. To zwykła błyskotka, którą pewnie ktoś zgubił. Sprawa jest oczywista. Zabójcą był Duncombe. Więc nie rozumiem, dlaczego w ogóle próbujesz iść w innym kierunku. A co chciałbyś wiedzieć? A, toż to pan Fairpoint we własnej osobie. Czy mogę panu jakoś pomóc? Interesuje mnie też coś innego. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Burmistrz nie ujawnił wszystkich dowodów. Co za perwersyjny drań! Specjalnie mnie to nie dziwi. Widać, że jednak zająłeś się tą sprawą na poważnie. Chętnie ci pomogę. Pogadam z nim, jak tylko znajdę czas. I obiecuję, że po rozmowie ze mną na pewno będzie bardziej rozmowny. Dziękuję. To wspaniale. A, panie Nikolasie, jak idzie śledztwo?
Chciałbym porozmawiać o czymś innym. A co chciałbyś wiedzieć? Chciałbym pana zapytać o tę broszę. Tak, ta przeklęta brosza. Więc to ty przysłałeś do mnie Cobba, prawda? Rozczarowujesz mnie, panie Fairpoint. Wyrzuciłem ją gdzieś na cmentarzu przy domu Duncombe'a. Ale nie zalecam ci kontynuowania śledztwa w tym kierunku, zwłaszcza, że najwyraźniej nie czynisz żadnych postępów. Witaj, panie Fairpoint. Czy to nie szlacheckie nazwisko? Na pewno już... Mam kilka pytań. Pytaj zatem. Czy widziałeś już gdzieś tę broszę, sir? Oczywiście. Taką samą broszę zgubił niedawno mój syn. Oddam mu ją, jak tylko się z nim zobaczę. Wolałbym sam mu ją zwrócić. Jak chcesz. Na pewno się ucieszy. O tak, na pewno. Wreszcie widzę kogoś innego niż tę bandę brudnych obdart... Mam jeszcze parę pytań. W takim razie pytaj. Ta brosza należy do ciebie. Moja? Co za bzdura. Nigdy w życiu jej nie widziałem. Na pewno znajdziemy kogoś, kto to potwierdzi. A niech cię. No dobra, brosza jest moja. I co z tego? Czy noszenie takich rzeczy to teraz zbrodnia? Nie, ale morderstwo już na pewno jest zbrodnią. Morderstwo? Chwileczkę, panie Fairpoint. Musimy sobie parę spraw wyjaśnić. Nikogo nie zamordowałem. Znalazłem Eleanor na trawie przy moście prowadzącym do klasztoru. Była poważnie ranna, ale jeszcze żyła. Dopiero kiedy wziąłem ją na ręce, zauważyłem na jej plecach tę okropną ranę. Próbowała mi coś powiedzieć, ale nie dało się nic zrozumieć. Byłem zrozpaczony, bo muszę przyznać, że lubiłem Eleanor. Ale ta głupia wolała przeklętego Duncombe'a. No dobrze. Załóżmy, że mówisz prawdę. Co było dalej? Najbliżej miejsca znalezienia Eleanor mogłem szukać pomocy w klasztorze. Pobiegłem z nią na most i wołałem, ale na próżno. To właśnie ci słudzy Boży od siedmiu boleści odpowiadają za jej śmierć. Umarła tam, przed kościołem. Nie wiedziałem, co robić i wtedy wpadłem na pomysł, żeby wykorzystać sposobność i przy okazji zemścić się na grabarzu. Jego dom był niedaleko, a w dodatku stał pusty. Zaciągnąłem ją tam i położyłem w jego łóżku. Wszystko tak zaaranżowałem, żeby wyglądało na ślady walki, a potem wróciłem do siebie. Tam się przebrałem, pobiegłem do burmistrza i powiedziałem, że słyszałem kobiecy krzyk dobiegający z domu grabarza. Fakt, że biedak postradał zmysły na widok dziewczyny i próbując przywrócić ją do życia, cały umazał się krwią, był wspaniałym zwieńczeniem mojego sprytnego planu. Jestem łowcą bestii. Twój czas już nadszedł. Zatem ja jestem bestią? Nawet jeśli nikogo nie zabiłem? No cóż, muszę przyznać, że pod pewnym względem przyczyniłem się do zabójstwa. Ale co w takim razie powiesz o rzeźniku, który prowadzi bydło do rzeźni? Czy on jest mordercą? A czy ci wieśniacy nie są po prostu nudnymi zwierzętami? Może i pozwolę ci żyć. Mieszkańcy Cavern na pewno się ucieszą.
Ależ skąd ten nagły przypływ szlachetnych uczuć? No tak, oczywiście, rozumiem. Jeśli zostanę przy życiu, oni powoli sami mnie zabiją. I to będzie większa sprawiedliwość, co? Jednak nie rozumiesz, przyjacielu, dlaczego ci to opowiedziałem. Na pewno nie po to, żebyś wypaplał wszystko temu motłochowi. Zrobiłem to, żebyś umierając wiedział, co tu się naprawdę stało. Przyjmij moje przeprosiny za to, że zaraz zakończysz swój nędzny żywot. Broń się! Kiedy zadałem ostatni cios, upadł na kolana. Przystawiłem mu sztylet do gardła i przysunąłem się bliżej. Zrezygnowany rzucił swój miecz na ziemię. Twoje życie nie należy do mnie, ale pamiętaj, jeszcze będziesz żałował, że go nie zakończyłem tu i teraz. Przerażenie w jego oczach było wystarczającym znakiem, że doskonale zrozumiał, co miałem na myśli. Wkoło zbierał się wzburzony tłum z burmistrzem na czele. Mieszkańcy Kayvorn czekali na wyjaśnienie. Powiedziałem im o wszystkim. No, prawie o wszystkim. Burmistrz nie dawał mi wiary. Nie zgadzał się przyznać do błędu, o którym inni już wiedzieli, że wysłał na śmierć niewinnego. Wśród tłumu, który zacieśniał się wokół młodego Limzeja, próbującego odczołgać się w bezpieczne miejsce, dał się słyszeć pomruk niezadowolenia. Burmistrz próbował zapanować nad sytuacją, ale w końcu wtopił się w gawieć. Przepchnąłem się do niego, brnąc wśród zaskoczonych mieszkańców miasteczka. Zewsząd otaczali nas ludzie. Od czasu do czasu widziałem głowę młodego dziedzica, którego zabierano Bóg wie gdzie. Jego krzyk rozbrzmiewał w powietrzu jeszcze długo po tym, jak zniknął mi z oczu. Nagle poczułem się bardzo zmęczony. Narobiłeś niezłego zamieszania, panie Fairpoint. Nie rozumiesz, coś uczynił? Teraz muszę znaleźć sposób, żeby nie dopuścić do wybuchu paniki. I czyja to wina? Twoja. Moja? A to dopiero niespodzianka. Oczywiście, że twoja. Nie rozumiesz, że nikomu w ten sposób nie pomagasz? Nie zwrócisz już życia Duncombowi. Zresztą biedak i tak oszalał. Dla Limseya śmierć nie jest żadną karą, bo prędzej czy później i tak by zginął w jakimś pojedynku. Prawdziwy morderca wciąż jest na wolności, a w miasteczku znowu szerzy się panika. O to ci chodziło? Teraz koniecznie muszę coś zrobić, żeby zapanować nad chaosem. Sprawa jest jeszcze daleka od rozwiązania. Dopiero zacząłem. Ja jednak nalegam. Oczekuję, że odnajdziesz prawdziwego mordercę i przywrócisz spokój w miasteczku. Oczywiście, jeśli potrafisz. I jeszcze jedno. Mógłbyś poszukać mojej żony na bagnach i powiedzieć jej, żeby wróciła do domu. Wolałbym, żeby przebywała w jakimś bezpiecznym miejscu. Kto wie, jak dużo czasu zajmie ci jeszcze szukanie mordercy. Cieszę się, że cię widzę, panie Fairpoint. Wygląda na to, że sprawiedliwość wreszcie zatriumfowała. Jesteś pierwszą dobrą rzeczą, która po długiej przerwie przydarzyła się tej miejscowości. Ale twoja misja jeszcze się nie skończyła. Od tej pory może się okazać nawet bardzo niebezpieczna. Ale chętnie pomogę ci, jak tylko będę mógł. Kronikę przygotuję na jutro. Co więcej, przekażę ci też pewne dokumenty, które mogą cię zainteresować. Może znajdziesz w nich coś, co pomoże w śledztwie. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia.
Cieszę się, że cię widzę, panie Fairpoint. Do zobaczenia. Bóg może i jest nierychliwy, ale za to sprawiedliwy. A ty się bardzo boskiej sprawiedliwości przysłużyłeś. Winienem ci przeprosiny. Wiesz co? Przejdź jutro, bo teraz nie przejdzie mi przez gardło ani jedno słowo, a mam ci coś jeszcze do powiedzenia. Biedny chłopak. Wciąż nie mogę o nim zapomnieć. W takim razie do zobaczenia jutro. Dziwny to świat, w którym przynoszący zło muszą zaradzić niesprawiedliwości innych, panie Fairpoint. Mam nadzieję, że Maud się co do ciebie myli naprawdę. Burmistrz prosił, abyś wróciła do domu. Moje życie i tak jest już zbyt ograniczone, żebym je spędzała w czterech ścianach. Poza tym przecież przez cały czas pilnuje mnie strażnik. Nie muszę się niczego obawiać. Dziwny to świat, w którym... Zielarka jest w błędzie. Jestem tego pewien. Może i masz rację. Chcę wierzyć, że to prawda. Maud pewnie by mnie złajała, ale osobiście ufam ci. Dziwne. Jesteś najmniej zasługującym na zaufanie nieznajomym, jakiego spotkałam, a mimo to ufam, że mówisz prawdę. I wierzę, że go odnajdziesz. Ruszaj i odszukaj bestię, abyśmy znowu mogli spokojnie spać. Nie martw się. Znajdę go. Wyczerpany opadłem na łóżko i zacząłem rozmyślać o tym, co się wydarzyło. Szło mi całkiem nieźle, nawet jeśli burmistrz był odmiennego zdania. Kiedy się nad tym zastanowiłem, doszedłem do wniosku, że to właśnie on mi przeszkadzał. Młody Limsey zapłacił za swój podły czyn, ale burmistrz wcale nie pomógł mi w śledztwie. Morderca dziewczyny i pary staruszków wciąż przebywał na wolności i wszystkich dręczyła niepewność, czy przypadkiem nie czai się gdzieś, polując na kolejną ofiarę. Czy go wystraszyłem? Czy popełni jakiś błąd? Właśnie na to liczyłem. Nic innego mi nie pozostało. A strach znowu panoszył się w mieścinie jak zaraza. Wciąż byłem w punkcie wyjścia. Postanowiwszy kontynuować śledztwo i odwiedzić klasztor, przy którym Limsey znalazł umierającą Eleanor, zapadłem w sen.